Wherever you're going, I'm going too. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you. Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy piątek, dzisiaj się zbieram, za chwilę wychodzę na paznokcie. Rena, montowałam dla was vloga w piątek, lubię sobie tak, wiecie, dokończyć wszystko, domontować te ujęcia, które mam, nawet jeśli vlog nie musi być gdzieś tam, wiecie, w weekend publikowany, tylko na przykład zaraz po, to lubię sobie troszeczkę to już przygotować. I tak, za chwilę wychodzę na paznokcie, mam poumawiane terminy już tak naprawdę do połowy grudnia, także przypominam dziewczyny, jeśli chodzicie na paznokcie, żeby sobie zarezerwować terminy, zwłaszcza gdzieś tam przed świętami czy przed Sylwestrem. Niby jeszcze jest czas, ale wiadomo, że no właśnie w tym okresie bardzo szybko te terminy znikają, więc ja ostatnio usiadłam i postanowiłam sobie, wiecie, zarezerwować już wizyty do końca roku. Prawie, jeszcze nie były dostępne jakieś tam terminy właśnie przed Sylwestrem, więc jak tylko wskoczą, to zarezerwuję, żeby potem nie było, że terminy się skończyły. Także dzisiaj idę zmienić. Nie wiem jeszcze na jaki kolor. Powiem wam, że ten mi się naprawdę bardzo podoba. Jest taki lekko jesienny, delikatny, nie rzucający się w oczy, ale nadal jest to jakiś kolor. Natomiast kuszą mnie też takie a la French. Z drugiej strony kusi mi jakiś taki ciemny, jesienny kolor, bez wzorków, tylko taki, wiecie, jakiś jeden, taki burgundowy, wiecie, jakiś taki kolor czerwonego wina, więc nie wiem jeszcze na co się zdecyduję, zobaczymy, ale tak, za chwilę wychodzę, idę na tramwaj, dlatego że dzisiaj nie mam samochodu, ale raz, dwa sobie podjadę, później chciałabym jeszcze podejść na chwilę do Hebe, może do Pepco, bo są obok i wracam pakować wasze zamówienia z Vinted. W środę była wyprzedaż, wczoraj jeszcze parę osób coś tam kupiło, więc dzisiaj będę wszystko pakować i nadawać w paczkomatach czy tam w innych punktach. I dzisiaj chyba też wstawię resztę tych rzeczy, bo ostatnio były ubrania, torebki, książki, a jeszcze mam plakaty i kilka takich dekoracji świątecznych. Czekałam z wystawieniem plakatów, dlatego że no potrzeba je po prostu porządnie zapakować, żeby nic się nie pogniotło. No i wiadomo, że do kartonu takiego kwadratowego nie włożę, trzeba to ładnie zwinąć w rulonik i nadać w takiej tubie. I właśnie ostatnio je zamówiłam na Allegro i dzisiaj mają przyjść, więc idealnie, bo wam wystawię. Już będę mogła popakować i do końca weekendu mam nadzieję, że już wszystkie paczki nadam, ewentualnie coś tam jeszcze może w poniedziałek wrzucę, jeśli coś się sprzeda, bo jeszcze tam parę rzeczy zostało. Więc tak, słuchajcie, witam was serdecznie. Zróbcie sobie kawę, herbatę i zapraszam do oglądania. A tak wyglądają aktualnie moje paznokcie. Fajny kolor, lekko jakby kawa z mlekiem, z nutką fioletu. No nie wiem, podoba mi się, ale coś tam bym chciała jednak zmienić, skrócić. Zastanawiam się, czy zostawić taki kształt, czy może zrobić migdałki, bo zwykle miałam właśnie migdałki. A od jakiegoś czasu robię sobie właśnie taki kształt, więc no zobaczymy, co tutaj dzisiaj się pojawi. Thank you.
zlało mnie totalnie. Nie wzięłam parasolki i teraz żałuję, bo zaczęło naprawdę nie tak padać, tylko lać, więc nie było jak się uchronić tak naprawdę. Trzeba było zaakceptować to, że się zmoknie. Muszę sobie włożyć ten mój parasol do tej nowej torebki, bo ona jednak mieści więcej niż moje poprzednie i jest w niej miejsce na parasol. Tak, włosy mokre. Ja lecę zrobić sobie kawę, zaraz wam pokażę paznokcie i co kupiłam w Hebe, bo kupiłam parę fajnych rzeczy. No dobrze, zalałam sobie herbatę, a wam pokażę, co kupiłam. Parę fajnych rzeczy tutaj jest. Na początek wzięłam 3 maseczki. Bardzo lubię maseczki z Miszy i one co jakiś czas są w Hebe na promocji, tak za 7 zł. I teraz właśnie była ta promocja. Wzięłam 2 te Shibater. Chyba najbardziej lubię tą wersję, ale bardzo też lubię wersję Honey. Także 3 maseczki. Jeszcze co prawda mam ten mój box z maseczkami, ale wiecie, czasami chce się zrobić coś innego. Następnie 2 korektory. Już mi się kończą, więc wzięłam Liquid Camouflage, czyli taki klasyk, który zawsze mam, i moje drugie odkrycie to jest Catrice True Skin w kolorze 010 Kaszmir, tutaj 010 Porcelain. Bardzo lubię ten korektor, szczerze mówiąc nawet chyba jest fajniejszy niż Catrice, bo daje takie, jest taki plastyczny, nie wiem jak to powiedzieć, ale Liquid Camouflage to taki klasyk. Oba korektory bardzo lubię i polecam. Oprócz tego puder ryżowy z Paese, to jest ten koloryzujący w odcieniu 010 Light Beige. Bardzo lubię pudry Paese i w ogóle markę Paese. No i właśnie dzisiaj kupiłam od nich jeszcze kilka produktów. Ja już trochę ogólnie od nich rzeczy przetestowałam, ale wróciłam między innymi do bazy pod makijaż i to jest Hydro Base Under Makeup. Już ją miałam chyba z 2 razy, miałam też tą wersję pod oczy. Bardzo lubię tą bazę, świetnie wygląda cera i makijaż później, więc stwierdziłam, że sobie do tego wrócę. Oprócz tego kupiłam jeszcze pomadkę, jeszcze pomadek z Paese chyba nie używałam, nie, miałam chyba jakąś. W każdym razie spodobała mi się pomadka z tej serii Argan Lipstick w kolorze 40 i chyba wam pokazywałam już w Hebe, jak ten kolorek wygląda. Jest naprawdę bardzo ładny. Muszę wam jeszcze raz pokażę, ale ładne opakowanie. I tutaj mamy kolorek, taki jesieniarski, tu może troszeczkę ciemniej wygląda, ale może później się pomaluję i wam pokażę, ale chciałam sobie kupić coś nowego. Ogólnie kończy mi się, właściwie już się skończyła ta pomadka matowa z Hean, moja ulubiona, ta matowa w płynie, więc szukam czegoś nowego, albo sobie ją zamówię jak jest gdzieś na Allegro, bo niestety w Hebe już jej nie ma. Także wzięłam tym razem taką pomadkę z Paese i ostatnia rzecz z Paese to jest taki bronzer w kremie. Ja ogólnie jakoś nie przepadałam za kosmetykami do makijażu w kremie, w sensie bronzer czy róż, bo zawsze miałam wrażenie, że to robi taki, że jak to nakładacie, to ścieracie sobie podkład, że to później dziwnie wygląda, ale stwierdziłam, że się skuszę i przetestuję, bo naprawdę mnie zachęcił tutaj kolor. Jeszcze z panią tam właśnie rozmawiałam, jak to nakładać, i mówiła, że nie poleca gąbeczki, tylko pędzel, i tym pędzlem to rozprowadzić, najwyżej później gąbeczką tak wblendować, wiecie, jakby w podkład i dopiero przypudrować. Także będę testować. Były 2 kolory, wzięłam ten jaśniejszy, Tan Kissed 01. No i tak to się prezentuje, naprawdę zapowiada się ciekawie, może jutro albo po weekendzie sobie przetestuję. No nie wiem, jakoś tak mnie skusiło, żeby wiecie, kupić coś nowego i przetestować. Bardzo ładny odcień, także daję znać, że coś takiego w Hebe znajdziecie. Napiszcie, czy może macie, używałyście. To jest kolekcja Paese Krzyszkowska. Ja jakby nie obserwuję profilu, ale kosmetyki mnie zainteresowały. No i to tyle, jeszcze dostałam rabat na kolejne zakupy w Hebe, także zastanowię się, czy czegoś nie potrzebuję, żeby jeśli mam coś kupić, to wykorzystać faktycznie ten rabat, tam jest chyba 15 zł, no ale oczywiście na siłę nie będę nic kupować, ale kusi mnie, żeby kupić sobie jeszcze jakiś podkład, bo niestety ten, który ostatnio kupiłam sobie w Rossmanie, ten z Vibo, który kiedyś używałam, teraz już mi się tak bardzo nie podoba. Nie wiem, może to ten odcień, bo wzięłam jeden alabaster.
i zrobiłam błąd, bo zwykle kupowałam numer 2 i on lepiej wyglądał na mojej twarzy, a ta jedynka jakoś tak, no nie wiem, jak mam samoopalacz, to troszeczkę dziwny jest ten odcień, plus mam wrażenie, że jakoś tak tempo się go nakłada tą gąbeczką. Nie wiem, może po prostu jak używałam długo tego z Catrice, to teraz ciężko mi się przestawić na inny, ale no chyba będę szukać jakiegoś innego podkładu. I dzisiaj patrzyłam jeszcze na Bourjois, nie pamiętam dokładnie nazwy, gdzieś tutaj wam wstawię, jak wygląda, ale no jeszcze pogoogluję, posprawdzam, co tam jest na tych drogeriach online i może znajdę jakiś fajny podkład do przetestowania. A jak wy coś ostatnio fajnego odkryłyście albo macie jakiś podkład, który polecacie, to dajcie znać. Nie lubię takiego mocnego matu, nie lubię też rozświetlenia i drobinek. Ja lubię coś pomiędzy, wiecie, takie naturalne, lekko gumowe jakby wykończenie, że ta skóra nie jest taka właśnie ani bardzo sucha, ani bardzo rozświetlona, ale też żeby miał w miarę fajne krycie. Także będę wdzięczna za wasze polecenia, a ja teraz to odkładam na toaletkę, maseczki do łazienki, może dzisiaj wieczorem sobie jakąś zrobię i lecę pakować paczki z Windy. Dobrze, kochani, już większość popakowana. Za chwilę przyklejam etykiety. Na razie sobie po prostu popakowałam rzeczy do środka, ale wiecie, widzę, co jest w środku, także zaraz wszystko nakleję. Tutaj mamy piramidkę z książek i jeszcze muszę ten kożuszek zapakować, także przyklejam etykiety i później jak będziemy jechać na zakupy spożywcze, to podrzucę wszystko i włożę do paczkomatu i jeszcze tam, wiecie, jest Orlen, paczka, żabka i tak dalej, także dzisiaj już mam nadzieję większość nadam. A jeszcze jeśli chodzi o moje paznokcie, to wyglądają tak, i powiem wam szczerze, że teraz to trochę wyglądają jak świąteczne. Może sobie zrobię takie na Wigilię, na święta, ale pierwszy raz znalazłam odcień czerwonego, który mi się podoba. Ja nie lubię na paznokciach mieć u siebie czerwonego koloru, a ten mi się podoba. Tutaj trochę rozjaśnia światło od telewizora, ale on jest taki, wiecie, takie czerwone wino. O, tutaj trochę lepiej widać ten kolor. Naprawdę bardzo mi się spodobał. Nawet troszeczkę, jak jest ciemniej, to wygląda jak taki bordowy. Więc coś innego, ja rzadko mam czerwony na paznokciach, ale ten mi się naprawdę spodobał. I to jest Neonail, chyba Red Wine. Mam numer, także napiszę wam w opisie, ale bardzo mi się podoba to, jak ten kolor wygląda, także jeżeli szukacie podobnego kolorku, no to macie nazwę w opisie. I wszystko spakowane, etykiety przyklejone, podzieliłam to jeszcze tak na dwie tury, tutaj są pocztowe, to już jutro najwyżej zaniosę. A, i tutaj jest InPost, a tam mamy Orlen, paczkę i DPD. Tu jeszcze są dwie takie większe, także będzie łatwiej, wiecie, wychodzić z tą siatą z samochodu. No i tak, lecą paczki do was. No i lecimy jeszcze zrobić zakupy spożywcze. Tak jeszcze na szybko wam pokażę, tutaj wystygła mi już trochę ta kawa, ale jest pyszna. A jest to kawa rozpuszczalna. Jakoś tak teraz staram się nie pić późno kawy, ale Kuba mi przypomniał, że mamy właśnie te rozpuszczalne i on chciał, żebym zrobiła mu taką. Mówię, dobra, też wypiję i robimy takiego miksa. Jedna łyżeczka orzechowej, jedna czekoladowej i smakuje to rewelacyjnie. Zawsze zapominam, że to jest w szufladzie, bo jest tak z tyłu. I też z automatu, wiecie, odpalam ekspres do kawy, ale polecam. Jeśli będziecie w Biedronce spróbować, ta orzechowa jest przepyszna. Ta czekoladowa mi trochę mniej pasuje, ale jak mieszam sobie te dwa smaki, to jest naprawdę bardzo dobra kawa. Także dopijam już lekko zimną i wychodzimy na zakupy.
oraz kolejnego dnia, mamy sobotę i ja właśnie chciałam przetestować ten bronzer z Paese w kremie i pomyślałam, że zrobię to razem z Wami, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nałożyłam też tą bazę z Paese Hydro Base, bardzo polecam, uwielbiam, w ogóle pięknie ona pachnie. I jeśli chodzi o podkład, to mam taki mix Catrice True Skin, jeszcze z moich zapasów, bo został wycofany, oraz Eveline Better Than Perfect i właśnie sobie przypomniałam, jak fajny to jest podkład, więc póki co najwyżej będę kupować ten, jeśli jeszcze jest dostępny, ale no możecie mi polecać jakieś podkłady, jeśli macie coś właśnie, co nie jest bardzo matowe, ani też super rozświetlające, tylko pomiędzy, ale tak, zmiksowałam sobie pół na pół te dwa podkłady i właśnie w tym momencie powinnam zacząć nakładanie tego produktu. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Ja mam właśnie ten jaśniejszy kolor. Zobaczymy, jak mi będzie wygodnie nakładać. Na razie wyjęłam taki pędzel. On może się okazać za szeroki. Miałam kiedyś taki pędzel z Real Techniques, taki skośny i bardzo zbity i on by był do tego idealny, ale niestety wyrzuciłam kiedyś kilka pędzli, no bo one już były po prostu też zużyte. Chociaż nie, może ja go jeszcze mam? Mam kilka schowanych, to ja sprawdzę. No niestety, nie mam tamtego pędzla. Znalazłam jedynie taki dosyć mocny, mocno zbity Hakuro H50. Mam też, już nie wiem jaki tutaj był numer Hakuro, a jest H54. On jest też zbity, ale troszeczkę jednak ta końcówka się różni. I mam te takie dwa od bronzerów, których używam na co dzień. Także zobaczymy, który będzie po prostu, wiecie, bo chciałabym, żeby to też było w miarę precyzyjne, a nie taka wielka plama, więc może ja spróbuję, boję się, że one są za miękkie. No nic, słuchajcie, zobaczymy. Jest dosyć ciemno. Ja właśnie jeśli chodzi o te produkty typu bronzer w kremie, róż w kremie, to mam taką obawę, że to mi zmarzę podkład, który mam już nałożony. No i zwykle właśnie gdzieś tam widziałam, że dziewczyny nakładają gąbeczkami albo właśnie takimi pędzlami i dopiero potem pudrują. I właśnie tak jak pani mi mówiła, żeby po prostu gąbeczką jakby wpracować ten produkt tak tylko na dokończenie, na takie wykończenie tego efektu, a resztę nakładać pędzlem, więc nakładam tym, trochę go tak ściskam, żeby był bardziej zbity. Kurczę, powiem Wam, na początku myślałam, że ładnie to wygląda. Nie jest jakiś mocny ten kolor, ale nie chciałam też, wiecie, kupić sobie jakiegoś mocno ciemnego, żeby nie przesadzić. Jest w ogóle ciemno strasznie dzisiaj, świeczka odpalona. Światło w kuchni się paliło, przed chwilą dopiero zgasiłam, bo od rana po prostu jakby była noc. Mam, że chyba mi się to podoba. Bardzo fajnie się wpracowuje, przynajmniej w ten podkład, który ja mam. Wiadomo, że to też może różnie współgrać z innymi produktami. Na pewno musiałabym mieć do tego inny, bardziej zbity i taki, wiecie, może bardziej spiczasty pędzel. Coś w tym stylu, ale żeby nie był taki mięciutki. Podoba mi się, bo ten efekt jest taki... taki, jak ja bym chciała, żeby był. Wiecie, nie, że tam jest jakiś puder nałożony, tylko tak jakby to dalej była taka formuła tego podkładu, no bo jest w kremie. Na pewno podoba mi się to, że ma taki kolor, który można sobie po prostu dokładać, a nie tak, że nałożycie raz i jest tego za dużo, nie możecie tego rozetrzeć, no i makijaż zepsuty. Także jeżeli chodzi o ten jaśniejszy, no to ja mam raczej jasną karnację, wiadomo, mam też samoopalacz, ale nabieram nie za dużo tego produktu i bardzo ładnie on się rozciera. To mi się podoba, bo bałam się, że właśnie to będzie jakiś mocny kolor, albo że nawet ten okaże się na twarzy po prostu, że ma dużo pigmentu i ciężko będzie mi go gdzieś tam rozetrzeć. Bałam się, że po prostu, wiecie, kupię i nie będę używać. Próbuję jeszcze tym skośnym, ale słuchajcie, bardzo mi się to podoba. Ładnie się to rozciera. Jeszcze może tutaj sobie troszeczkę nałożę w okolicach nosa. Jak tak sobie wezmę na tym przybliżającym lusterku, bo mam, wiecie, takie dwustronne, to to w ogóle nie ma różnicy, jakby nic nie starło mi podkładu, wszystko jest takie jednolite, a ja się bałam, że wiecie, będzie jakaś taka krecha, bo ten bronzer w kremie przejedzie i będzie to dziwnie wyglądało. Jest pięknie, naprawdę rewelacja. No zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Naprawdę mi się podoba. Dobra, zostawię tyle, bo nie chcę też przesadzać z ilością. Naprawdę pierwszy raz jestem tak pozytywnie zaskoczona produktem kolorowym w kremie do twarzy.
A miałam już i róże, i bronzer, chyba też jakiś kiedyś testowałam. Pudruję wszystko pudrem z Paese High Rise. To co, ja dokończę teraz make-up i zaraz do Was wracam. No dobrze, kochani, makijaż gotowy. Nałożyłam też tą pomadkę, którą wczoraj kupiłam. Bardzo ładnie wygląda. Nie jest to taka pomadka, która, wiecie, będzie Wam się cały dzień trzymała, no bo jednak nie zastyga, nie jest taka matowa, ale fajna odmiana. Nie wiem, czy pamiętacie, ja kiedyś bardzo lubiłam pomadkę. Kupiłam ją chyba w Niemczech, Petsfy, Tell Me Atel, pamiętam, że miała kolor. Była troszeczkę jaśniejsza, żywszy, miała taki różowy kolor. Ta jest trochę bardziej stonowana, ale właśnie miała bardzo podobną formułę. W ogóle fajnie to opakowanie tak na magnesik się zamyka, więc pomadka na plus. No i jeśli chodzi o ten bronzer, to bardzo mi się podoba. Mogłabym dołożyć jeszcze troszkę, ale nie chciałam przesadzać. Wygląda to ładnie, naturalnie, nie jest to przesadzony efekt. Nigdzie nie widać tej różnicy, że o, tutaj nałożyliście bronzer, bo jest plama. Ładnie wszystko na koniec przypudrowałam i jestem zadowolona. Oczywiście jeszcze będę w najbliższych dniach to testować. Teraz już mogę Wam to polecić, bo naprawdę bardzo ładnie się blenduje. Kolor też jest fajny. No i tylko moja jedna obawa jest taka, że to jest właśnie kolekcja we współpracy, więc może być tak, że nie wiem, za rok już tego nie będzie, także jeśli mi się spodoba, to pewnie sobie kupię chociaż jedno opakowanie na zapas, bo nie wiem też jak szybko to się będzie zużywać, ale tak potestuję, zobaczę, najwyżej właśnie sobie kupię opakowanie na zapas, bo nie wiem ile ta kolekcja będzie dostępna. A teraz dopijam kawę, idę spakować jeszcze jedno zamówienie i idę nadać ostatnie paczki na pocztę. Poczta obok nas jest dzisiaj zamknięta i ogólnie w weekendy, ale znalazłam jedną pocztę w okolicy, która w sobotę jest otwarta do 13, więc stwierdziłam, że podjadę, żeby już dzisiaj, wiecie, te ostatnie paczki nadać. Jedną miałam jeszcze bluzę, nie zauważyłam wcześniej, że ma plamkę, więc wiecie, dałam znać dziewczynie, że wypiorę, sprawdzę i rano dam znać, czy zeszło, czy nie. Co prawda napisała, żebym i tak wysłała, ale wiecie, wolałam wyprać, sprawdzić, żeby się upewnić, ale zeszło. Mogę trochę tą kamerę już oddalić. Więc tak, dzisiaj taki jesieniarski klimat, jest ciemno, od rana pada i na dzisiaj nie mam jakichś większych planów. W zeszły weekend był Wrocław, teraz siedzimy w domu. Ja planuję w ten weekend skupić się na czytaniu książki, bo mam jedną fajną właśnie na Kindle. Tak, i zobaczymy, co ten dzień jeszcze przyniesie. Idę posuszyć włosy i będę się zbierać na tą pocztę. No dobra, słuchajcie, spakowałam dwie ostatnie rzeczy. Tej właśnie bluzy, które miały jakieś plamki, ale się doprały. I jeszcze buty, więc najpierw pojadę na pocztę, żeby już ta poczta była załatwiona, a później te trzy idą na Orlen paczkę, więc zajadę na stację, czy gdzie tam po drodze i będzie wszystko nadane. Jadę to zawieźć, te pocztowe mam już w samochodzie, także biorę to i mogę ruszać. Wszystkie paczki nadane, a ja odebrałam swoją. Nie wiem, wczoraj nadałam w Żabce te paczki z DPD i zapomniałam odebrać swojej. Przyszły te tuby na plakaty. Są trochę węższe niż myślałam, ale są dobre, jeśli chodzi o tutaj tą długość na te plakaty 50x70, a większość takich mam. Na te większe mam jedną dużą tubę, w której przyszły. Dobrze, że sobie pozostawiałam i zamówiłam 10 właśnie takich, bo mam jeszcze 3 czy 4 swoje, więc akurat jakby każdy kupił po tym jednym plakacie, to powinno starczyć. A te mniejsze mogę w jakiś karton czy coś, bo mam takie A4, więc to nawet w jakiejś teczce można nadać, ale stwierdziłam, że do tych większych plakatów, no to nie będę kombinować, zamówię takie tuby, nie były jakoś bardzo drogie, więc stwierdziłam, że biorę, także mam już tutaj idealne do spakowania. Zepnę je tak delikatnie taką papierową tasiemką, żeby dobrze zwinąć w środku i żeby Wam dobrze wychodziły z tuby, bo ja kiedyś miałam problem, jak mi przyszły plakaty i nie mogłam ich wyciągnąć, a to można łatwo, wiecie, zniszczyć, więc będą dobrze zapakowane. Wiecie, plakaty trzeba dobrze zabezpieczyć, więc stwierdziłam, że zamówię, także cieszę się, że przyszły. No dobrze, kochani, jest już później. Ja próbowałam dla Was pododawać rzeczy na Vinted, ale niestety części mi się nie udało. Jak będę Wam wystawiać rzeczy, to sobie
wystawić razem, a nie, że teraz jedna część, potem kolejne. W sumie nie wiem, dlaczego mi to odrzuciło, bo jak wchodzę w aplikację, to mam od nich wiadomość, że mają podstawy podejrzewać, że w ogłoszeniach pojawiają się przedmioty, których sprzedaż jest niedozwolona na Vinted. I nie wiem, o co chodzi, bo kubki chodzą normalnie, a jak na przykład dodałam taką dekorację, wiecie, świąteczna skrzynka pocztowa do Świętego Mikołaja, to właśnie coś takiego mi usunęło, plakaty mi usuwa, więc nie wiem po prostu, kiedy te rzeczy się pojawią na Vinted. Spróbuję to zrobić może za jakiś czas, dlatego że tutaj nie jest napisane, ile takich upomnień można mieć. Tutaj jest napisane, że jeśli wielokrotnie się to powtórzy, to mogą mi na stałe zablokować konto na Vinted, więc nie chciałabym takiej sytuacji, ale też nie wiem, ile to znaczy wielokrotnie. Fajnie by było mieć jakąś ilość, bo już 3 ogłoszenia zostały usunięte, więc na razie się wstrzymam, bo nie chcę też mieć jakiejś blokady konta, a jeszcze wiecie, tam te paczki nie zostały odebrane, no bo dopiero zostały nadane, więc poczekam, aż te wszystkie paczki dotrą i przejdą te płatności i zobaczę później, także za jakiś czas może coś się na tym Vinted pojawi, a na razie mówi się trudno, byłam przygotowana, myślałam, że jutro będę sobie pakować kolejne paczuszki, a tutaj coś nie działa, także nie wiem, jaki może być powód, bo patrzyłam, że podobne rzeczy na Vinted są, jak wyszukuję. Ale tak, chwilę poczytam sobie pewnie książkę, bo dostałam przedpremierowo książkę do przeczytania. Mam też ogólnie książkę od Cyryla, Nigdy już nie ucieknie. Trzecią część tej książki o prokuratorze Konradzie Krójnie, gdzie akcja się dzieje tutaj w Trójmieście. Więc to na pewno też mam gdzieś na liście do przeczytania, ale najpierw chciałam skończyć poprzednią książkę. No i mam tutaj też książkę, którą aktualnie czytam, ale ona jest całkiem długa. Na razie mam 17%, także myślę, że za jakiś czas Wam powiem, co to za książka i jak mi się podoba. Myślę, że pójdę sobie też niedługo już zmyć makijaż i wieczór z serialem. Nie, może sobie włączę tutaj serial jakiś, a może będziemy coś razem oglądać, także chyba czas zrobić jakąś herbatkę, bo tutaj już resztka i to zimna. A muszę jeszcze pamiętać, żeby wpisać kod na Legimi, bo na razie nie aktywowałam tego mojego kodu, żeby mi nie leciał jakby ten miesiąc, ale do końca, jakby jak odbieracie te kody darmowe do Legimi z biblioteki, to jeśli odbieracie, nie wiem, 3 października, to po prostu musicie aktywować ten kod do końca miesiąca, nie może to być 1 listopada, ale nadal jest ważny ten pakiet potem dla Was przez miesiąc, tylko po prostu w tym miesiącu, w którym bierzecie ten kod, to musi być w tym miesiącu to aktywowane. Dzisiaj 28, ale właśnie wcześniej czytałam książkę w wersji papierowej, teraz mam właśnie książkę od wydawnictwa tutaj wgraną, więc no nie potrzebowałam jakby, żeby mi te dni z pakietu leciały, także myślę, że aktywuję sobie jutro rano, to tutaj położę, albo jak będę pamiętać, to pojutrze może sobie ustawię przypomnienie, no bo tak to już by mi minęło tydzień, dwa, a tak to będę miała jeszcze w sumie praktycznie do końca listopada ważny pakiet, a w listopadzie pójdę sobie po kolejne kody. I tak słuchajcie, dzień minął bardzo szybko. Rano montowałam vloga, później zrobiłam z Wami ten test, pojechałam zawieźć te paczki jeszcze nadać, potem trochę posiedziałam, wstawiłam jeszcze w ogóle zaległe zdjęcia z Wrocławia, reels z nowymi krzesłami, w ogóle bardzo Wam się podobają. Ja też jestem zachwycona. Naprawdę pozytywnie zmieniły to wnętrze, jest takie przytulniejsze i jakoś takie przyjemniejsze dla oka. I tak później jeszcze zjedliśmy obiad, posiedzieliśmy i już jest wieczór, także chyba czas zmyć ten makijaż, wskoczyć w piżamę i już odpoczywać. Jutro nie nagrywam, niedziela offline, ostatnio ciągle coś, tu jeden wyjazd, tam coś, tam Wrocław, więc też jakoś te weekendy nie zawsze były takie spokojne czy offline, więc jutro sobie stwierdziłam, że no make-up, w dresie albo w piżamie oglądam serial albo czytam właśnie książkę, bo ta mnie bardzo wciągnęła, bez większych planów, i w poniedziałek będzie więcej energii do działania. No dobrze.
dobrze, kochani, i wczoraj już nie zakończyłam tego vloga, więc przychodzę do Was dzisiaj. W tym Vinted dostałam różne wiadomości, że Wam też odrzuca, że nie można już sprzedawać dekoracji świątecznych do końca, nie wiem dlaczego, ale jakby okej, rozumiem. Plakaty niby można, ale jak są oprawione, chociaż... Widziałam niektóre, że ludzie sprzedają, ale ustawiają sobie po prostu inną kategorię, a ja nie chcę tak za bardzo kombinować, także zobaczymy, może po prostu w innym miejscu wystawię te rzeczy. Ale tak, przychodzę się z Wami pożegnać już w tym ostatnim odcinku Vlogtober. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten miesiąc. Jutro widzimy się oczywiście w kolejnym filmie, także zapraszam Was na Monthly Reset. No i zaczynamy listopad, oczywiście na kanale filmy też się będą pojawiać troszeczkę rzadziej, chociaż wydaje mi się, że wcale nie będzie ich tak mało, jak myślałam, że będzie w listopadzie, bo wiecie, tak zwykle sobie planuję listopad luźniejszy przed vlogmasem, ale jak tak poplanowałam sobie filmy, kiedy, co i jak, to wychodzi na to, trochę ich jednak będzie. Także tak, ja się z Wami żegnam, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, zostawcie kciuka w górę, jeśli podobały Wam się odcinki w tym miesiącu. Zapraszam Was również do subskrybowania kanału, wciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i widzimy się już niedługo, także do zobaczenia, buziaki, pa!